Na wydarzeniu Młodzi dla Historii, młodzież, która do nas przyjeżdża, ma właśnie możliwość rozwijania swoich pasji w kontekście historycznym. Młodzi filmowcy najczęściej inspirują się historią rodziny, historią miejscowości, w której się urodzili i wychowywali, ale mamy też młodych, którzy robią filmy zupełnie dotyczące, że tak powiem, globalnych tematów dotykających historii. Na naszym wydarzeniu, na MDH, mają możliwość nie tylko pokazać swój film i obejrzeć go na dużym ekranie, co zawsze dla nich dużym przeżyciem, że siedzą w sali kinowej i oglądają na dużym ekranie swój film, ale też potem są dla nich robione warsztaty, gdzie profesjonalni filmowcy, reżyserowie, operatorzy rozmawiają z nimi, pomagają im, mówią, co jest ważne, jak się robi film, na co trzeba zwrócić uwagę. Kierują ich też w tematyce, w wyborze tematu filmowego. Także młodzi naprawdę mają głowy pełne pomysłów i tylko potrzebują, żeby im pomóc, nakierunkować ich, coś im podpowiedzieć. Chyba spełniamy te oczekiwania, bo z roku na rok mamy coraz więcej zgłoszeń. W tym roku mamy jednego uczestnika, który w latach poprzednich był uczestnikiem, a w tym roku przyjechał już jako opiekun i grupy filmowej, i jako opiekun jednej uczestniczki z konkursu stylizacyjnego. Jest to Oskar Broda i jego pasja, że tak powiem, w tym kierunku modowym się tak rozwija, że postanowiliśmy go zaprosić w tym roku do poprowadzenia pokazu mody, który się odbędzie na Placu Grunwaldzkim w sobotę.